Ponad 100 milionów złotych ma trafić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do gmin w całej Polsce na działania promocyjne i edukacyjne związane z programem Czyste Powietrze. Te działania mają zwiększyć popularność funkcjonującego od ponad 2 lat projektu. Dzięki temu programowi na Sądecczyznę do tych 5 powiatów od Gorlickiego przez Nowosądecki, Limanowski, Nowotarski i Tatrzański trafi co najmniej 1,8 miliona złotych właśnie na prowadzenie punktów konsultacyjnych czystego powietrza, tak żeby potencjalni beneficjenci mogli w gminie podejść właśnie do urzędnika, do osoby, która będzie też odpowiadać za pomoc techniczną w wypełnianiu wniosków. Największa część ze 100-milionowej kwoty, czyli blisko 75 milionów złotych, ma wesprzeć tak zwane pakiety startowe w całej Polsce. Do gminy, która uruchomi punkt konsultacyjno-informacyjny programu, ma trafić 30 tysięcy złotych podzielonych na transze. Będzie to kwota 30 tysięcy złotych wypłacana w transzach, 4 transzach kwartalnych. Pierwsza wyniesie 9 tysięcy złotych, kolejne po 7 tysięcy złotych. Kwota 16 milionów złotych w ramach programu ma zostać przeznaczona na regionalne konkursy dla gmin, w których mieszkańcy złożą największą ilość wniosków do programu Czyste Powietrze. 1 milion na województwo, na nagrody dla najbardziej aktywnych gmin. I tutaj jestem przekonany, że gminy powiatu Nowosądeckiego. Gminy powiatu Nowosądeckiego mocno zaangażują się, tak jak do tej pory angażowały się w promocję programu i wśród tych najbardziej aktywnych gmin w województwie się znajdą. Na zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie gminy mają czas do końca lutego, na podpisanie stosownej umowy do maja. Dotychczas program Czyste Powietrze cieszył się niewielkim zainteresowaniem. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego z końca grudnia 2020 roku w całej Polsce porozumienie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska zawarło tylko 797 gmin, czyli 32%. Oznacza to, że tylko 1/3 gmin wspiera dystrybucję środków finansowych z programu. Sytuację miały poprawić wprowadzone w październiku ubiegłego roku ułatwienia. To między innymi kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku. Program Czyste Powietrze działa od września 2018 roku. Do tej pory to już ponad 200 tysięcy beneficjentów. Dokładnie 202, takie są wczorajsze najdokładniejsze dane. No, program wszedł na krzywą wykładniczą. On się skalował przez pewien czas. Dziś widzimy znaczne przyspieszenie, jeżeli porównamy te właśnie tydzień obecnego roku do tygodnia zeszłego roku, te wzrosty wynoszą 40-50-60%. Niemniej jednak nie zatrzymujemy się, bo nie są to liczby, które nas satysfakcjonują. Zaczynamy właśnie promocję programu zarówno poprzez gminy, jak i poprzez dużą kampanię promocyjną, tak aby wszyscy Polacy mogli się dowiedzieć o tym programie. Część mieszkańców gmin będzie także mogła zwiększyć kwotę dotacji, korzystając z programu Stop Smog. Ośrodki wsparcia dla osób w trudnej sytuacji finansowej będą starać się poszczególne gminy.